dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kwestię tego, w jakie błędy czy też pułapki możemy wpaść podczas procesu kształtowania swojej sylwetki, gdy robimy to, załóżmy, samemu, tak? Kiedy nikt nas nie prowadzi, tylko decydujemy się na samodzielny proces, czy to budowy masy mięśniowej, czy to redukcji, czy ogólnie jakikolwiek właśnie tutaj w kontekście budowania i kształtowania naszej sylwetki. Może tak ogólnie zaczniemy sobie od tego, co warto mieć na uwadze podczas tego, gdy chcemy zacząć cokolwiek ze sobą robić. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na to, że ten materiał będzie taki troszeczkę w odniesieniu do osób, które albo dopiero będą zaczynały jakąś tam swoją przygodę z siłownią, albo zaczęły niedawno i jeszcze są, że tak powiem, takimi błądzącymi elektronami. Chociaż w niektórych przypadkach również i można podpiąć go pod osoby już takie troszeczkę bardziej zaawansowane, czy też średnio zaawansowane, bo wiele osób też popełnia podobne błędy, nawet na troszeczkę takim wyższym poziomie, czy też będąc, mając większy staż treningowy. Po pierwsze, myślę, że warto sobie ustalić taki plan działania i się go trzymać w momencie, kiedy chcemy, załóżmy, no nie wiem, tak, budować masę mięśniową, to rozpisać go sobie na przykład w perspektywie czasu jakichś tam, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu tygodni. Możemy sobie nawet to na przykład, nie wiem, jakoś tam w Excelu, w tabelkach poustalać mniej więcej, co w danym tygodniu chcemy robić. I tego pilnować, tak? To jest taki jakby wstępny, powiedzmy, plan działania, od którego zaczynamy tutaj budowanie całego tego, czy kształtowanie całego tego procesu. Kolejną rzeczą, której na przykład nie należy robić, to jest wprowadzać zbyt częste zmiany, na przykład pod wpływami impulsu takiego, mam tutaj na myśli, gdzieś coś usłyszeliśmy, u nas się to na przykład nie pojawiło, tak, jesteśmy ciekawi tego elementu, czy też tej teorii i zaraz wprowadzamy ją nagle bez wcześniejszego przemyślenia i zastanowienia się, czy na przykład ma to u nas sens, albo czy się sprawdzi. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie testować i nie sprawdzać na sobie. Uważam, że najlepszym takim jakby czynnikiem, który będzie nas później kształtował, jest też testowanie na samemu sobie wielu rzeczy. I też tutaj właśnie pod wpływem tych emocji, znaczy w wyniku tych emocji i zmian, które chcemy wprowadzać, możemy, znaczy nie powinniśmy zbyt bardzo brać pod uwagę zdania innych osób. Oczywiście możemy też pytać, konsultować się z innymi osobami, ale pamiętajmy, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, że warto zawsze zastanowić się, jakie to będzie miało przełożenie na nas, czy będziemy mieli z tego profity, czy może wpłynie to na nas negatywnie i rozważyć za i przeciw i dopiero później zdecydować o tym, czy chcemy właśnie tutaj to zastosować u siebie, daną jakby, nie wiem, teorię, praktykę, czy może się wstrzymamy, tak? Zacznijmy sobie może od tego, jakie błędy popełniamy inaczej. Podzieliłem tutaj sobie cały taki scenariusz na trzy elementy, czyli dieta, trening, no suplementacja będzie tak troszeczkę pobieżnie, bo tutaj jakby za dużo błędów się nie dopatrzyłem i środki. Więc zacznijmy sobie może od diety, czyli jak taka osoba, która na przykład na początku swojej przygody z tą siłownią zabiera się do diety, tak? Przede wszystkim źle dobiera sobie proporcje makroskładników, czy też kalorii na przykład. Często gęsto jest tak, że była taka moda na przykład na bardzo duże ilości białka, inspirowane tutaj zawodnikami kategorii ciężkich, wagowych, kulturystami przede wszystkim i osoby, które zaczynały na przykład swoją dopiero przygodę, czy też miały już jakiś tam bagaż doświadczeń i krótki staż, też szły w tą stronę, gdzie to białko zwiększali, a generalnie nie było im to potrzebne. To jest tylko jeden z przykładów, tak? Równie dobrze można sobie źle dobrać proporcje, ilość węglowodanów, ilość tłuszczów. Finalnie w zależności od tego, jaki cel mamy, czy to będzie budowa masy mięśniowej, czy to redukcja, to te dwa procesy będzie nam warunkował albo deficyt kaloryczny w przypadku redukcji, albo nadwyżka kaloryczna w przypadku budowania masy mięśniowej. Z tym, że tutaj warto mieć na uwadze, że zbyt mały deficyt będzie generował zbyt
powolne efekty w kontekście redukcji, zbyt duża nadwyżka kaloryczna. W procesie budowania masy mięśniowej w dłuższej perspektywie czasu będzie też doprowadzała do negatywnych takich skutków, że tak powiem, które będziemy widzieli na naszym ciele, tak? Czyli tutaj im wyższa nadwyżka kaloryczna, tym większy procent tkanki tłuszczowej będzie nam się gromadził. To nie jest tak, że należy pchać jedzenie, nie wiem, z tygodnia na tydzień od 500 do 1500 gramów węglowodanów na przykład, tak? Czy od 3500 kalorii do 8000 kalorii, bo to też nie na tym rzecz polega. Często gęsto jest tak, że osoby, które mają mniejszą wagę, inspirują się osobami z większą wagą, taką plus 100, plus 120 kg i również w nieskończoność chcą tych kalorii jeść. Nie wiem, jarają się tym, że trenerzy im to rozpisują, tak, bo mają dużo jedzenia, a de facto biorąc pod uwagę ich na przykład, nie wiem, styl życia, sposób pracy, czyli pracę, jaką wykonują, jakość treningu, okazuje się, że ta taka nadwyżka duża dla osoby ważącej, załóżmy, nie wiem, 85-90 kg rzędu 7000 kalorii wcale nie jest potrzebna, jeśli taka osoba, powiedzmy, nie wiem, ma pracę średnio aktywną, bo siedzi na przykład za biurkiem, no na treningach też jest tak, wiecie, maszyny, wyciągi, tego typu rzeczy zamiast wolnego ciężaru i później w perspektywie tego okresu masowego się okazuje, że tak naprawdę ta ilość kalorii była tutaj zbyt duża. Kolejną rzeczą, którą mam tutaj zapisaną, jest bazowanie na produktach przetworzonych. To się bardzo często spotyka, znaczy może teraz już nie, ale pamiętam okres, w którym było właśnie bardzo modne jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, i czy też IF-em, ale wiele osób źle to odbierało, tak? Bo wszyscy uważali, że można jeść McDonalda codziennie w 5 posiłkach i robić formę. Tutaj bardziej chodziło o to, że jakaś proporcja tego przetworzonego jedzenia, tych produktów przede wszystkim, do produktów zdrowych, nieprzetworzonych, musi być zachowana. I przyjęło się, że to jest jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, od 80% jedzenia jakościowego, czystego, tak, do 20% produktów rekreacyjnych. Natomiast w tym wypadku, kiedy mamy zbyt dużą ilość przetworzonych produktów, będzie nam się to odbijało, że tak powiem, czkawką i proces budowania sylwetki ani w jedną, ani w drugą stronę, tutaj mówię o redukcji i o budowaniu masy mięśniowej, nie będzie no, na tyle optymalny, na ile byśmy chcieli. Oczywiście w kontekście budowania masy to tak, ale nie mięśniowej, a tłuszczowej. Zbyt mała albo zbyt duża ilość kalorii, czy też podaż kalorii, w zależności od tego, czy jesteśmy w etapie redukcyjnym, czy w etapie budowania masy, o czym wspomniałem właśnie wcześniej. Jeśli w przypadku redukcji zbyt mocno zaczniemy schodzić z kaloriami, oczywiście to też nie jest tak, że do końca każdy będzie musiał redukować na przykład, nie wiem, na dużej ilości, znaczy na relatywnie dużej ilości kalorii czy też jedzenia, tylko niekiedy naprawdę trzeba zjeść nisko do tego, żeby jakiś tam cel osiągnąć, tak? Ale jest często tak, że ta zbyt mała podaż kalorii jakby powoduje na tyle stresu w naszym organizmie, że organizm zaczyna się bronić i efekt jest odwrotny do zamierzonego, tak? Czyli zamiast na przykład, nie wiem, waga z nas schodzić, tłuszcz też, żeby do nas schodził, to poprzez odbicie tutaj kortyzolem, czynniki stresowe, organizm zaczyna się bronić, łapiemy wodę, puchniemy i tak dalej. I tak samo w przypadku budowania masy mięśniowej, tyle że tutaj nie ma na tyle czynników stresowych, a zbyt duża podaż kalorii przez zbyt długi okres może powodować właśnie takie nadmierne odkładanie się tkanki tłuszczowej, co w wyniku będzie miało później no, takie konsekwencje jak dłuższa i cięższa redukcja. Tak? Kolejnym elementem, który bardzo często też ja się spotkałem na przykład z osobami, którymi współpracowałem, które na przykład do mnie przychodziły, to było zbyt szybkie dodawanie kalorii lub zbyt mocne obcinanie tych kalorii, tak? Że tak powiem, o ile jestem tutaj zdania, że fajnie jest uciąć na przykład jakoś tam, nie wiem, nie mega drastycznie, ale znacząco kalorie, kiedy chcemy zacząć redukcję, po to, żeby nam chociażby, nie wiem, jelita odpoczęły, układ trawienny i tak dalej i załóżmy jemy, nie wiem, 1000 gramów węglowodanów, około tam 7000 kalorii,
to taki zrzut o, nie wiem, 300 gramów, 250 węglowodanów jest tutaj jak najbardziej wskazany, tak? Właśnie będziemy czuć się dużo lżej. Wiele osób, które ja na przykład prowadzę po okresie masowym, kiedy dostają zalecenia na redukcji i jest takie właśnie ścięcie kalorii trochę mocniejsze, zaczyna mi pisać wiadomości, że zwyczajnie lepiej się czują, mają więcej siły na treningu, nie są tak zamulone i tak dalej. Także tutaj widzicie, ta ilość jedzenia też ma wpływ bardzo na samopoczucie, na to, jak funkcjonujemy, na performance treningowy. To nie zawsze jest tak, że trzeba jeść 7000 kalorii czy tam 8 i to będzie nam poprawiało ten performance treningowy przede wszystkim, tak? Czy też komfort treningu, bo 8000 kalorii, przyznam szczerze, jest bardzo ciężko zjeść. Ostatnio oglądałem vlog Łukasza Mądzelewskiego, no i no to naprawdę jest wyczyn. Nie? Ja nie mówię, że tego się nie da zrobić. Z syfiastego jedzenia oczywiście się da, ale z czystego takiego jedzenia, jak tam Łukasz zaprezentował u siebie, no to naprawdę trzeba sporo tutaj jakby że poświęcić. Tak? Kolejną rzeczą, bardzo taką modną, znaczy może nie modną, ale nurtującą wiele osób, a zwłaszcza może kilka, jest objętość posiłków, tutaj zwłaszcza w przypadku masy mięśniowej, budowania masy mięśniowej i fobia na punkcie na przykład talii, czy coś w tym rodzaju. Tutaj oczywiście jak najbardziej ma rację bytu to, żeby te produkty były, posiłki były, przepraszam, jak najmniej objętościowe, tak? A nie na zasadzie, że na jednym talerzu mamy, czy tam w jednej misce mamy kaszę manną ze słodzikiem i owocami, później mamy makaron, tak? Bo jeszcze chcemy sobie dobić tych węglowodanów, później mamy mięso, później mamy warzywa, a tu jeszcze mamy jakiś skyr i finalnie jeden posiłek ze 150 gramów węglowodanów, który się powinien składać, 60 gramów białka, zajmuje nam 5, nie wiem, talerzy, tak? Czy jest podzielony na miski, talerze, kubki, serki i tak dalej. I tutaj, zwłaszcza w przypadku budowania masy mięśniowej, warto jest zadbać o te posiłki, żeby były jak najmniej objętościowe, a przez to nasze talie, nasz układ trawienny nie będzie tak przemęczony. O talii w ogóle tutaj bardzo fajny odcinek nagrał Dawid Czechowicz, dzisiaj rano oglądałem, także odsyłam do kanału Dawida. Następnie zbyt długi okres redukcyjny lub masowy i to też, o czym wcześniej wspomniałem, zarówno w przypadku zbyt długiej redukcji, która na przykład nie jest przeplatana jakimś refidem, czy jakimiś takimi okresowymi ładowaniami na przykład, kiedy organizm nam sygnalizuje, że tego potrzebujemy. Może to się finalnie źle skończyć, gdy jesteśmy na takim mocnym deficycie przez bardzo długi okres czasu i nie widzimy tych efektów takich, jakie byśmy chcieli. Tutaj warto też mieć na uwadze, że układ hormonalny będzie miał bardzo duży wpływ i ta podaż kalorii na niego, ze względu na to, że i tarczyca nam zwolni i produkcja testosteronu, podejrzewam, że u osób trenujących naturalnie też znacząco spadnie, czy też jego poziom. Także warto to mieć na uwadze i jeśli na przykład redukujemy już jakiś czas, nie robiliśmy żadnego refida, czy nawet czyli tak nie będę wspominał, ale refida, to i nasze efekty nie są takie, jakie byśmy chcieli, to może warto na jakiś czas tam właśnie wrócić do trochę wyższych kalorii, czy zrobić właśnie jakiś refit i żeby nasz organizm troszeczkę odżył, żebyśmy dostali tej energii, żeby nasz na przykład performance treningowy wzrósł i tak dalej. W przypadku okresu masowego to tak samo, zbyt długie ciągnięcie z źle zaplanowanym dodawaniem kalorii, zwłaszcza w przypadku zbyt szybkiego dodawania, jeszcze raz, w momencie, kiedy mamy długi okres masowy i ciągle dodajemy tych kalorii, może się to źle skończyć, tak? To analogicznie do okresu redukcyjnego. Będziemy łapali coraz więcej fatu, coraz więcej wody. Ta nadwyżka nie jest nam na tyle potrzebna, biorąc na przykład pod uwagę, jaki mamy tryb życia, styl życia, jakość treningów, do tego, żebyśmy jak najdłużej utrzymywali przyzwoity poziom tkanki tłuszczowej. Ok. Jeszcze takim jednym, który akurat tutaj nie zapisałem, ale przyszedł mi do głowy, może nie tyle błędem, ale co warto mieć na uwadze, taką moją sugestią jest podzielenie sobie tutaj podaży kalorii czy całego tego schematu żywieniowego na dni treningowe i na dni nietreningowe. Rotacje tutaj bardzo fajnie się sprawdzają, zwłaszcza w przypadku
okresu budowania masy mięśniowej, no redukcji również, po to, żeby chociażby utrzymywać odpowiednią wrażliwość insulinową, po to, żeby nasz układ trawienny troszeczkę odpoczął, gdy jesteśmy w okresie masowym, w te dni treningowe dać mniej jedzenia, zwłaszcza dlatego, że no, jeśli nie mamy wydatku energetycznego związanego z treningiem siłowym, no to po co nam w taki sam dzień również 7000 kalorii, tak? I na przykład w okresie redukcyjnym, kiedy na przykład mamy cięższy trening, jest to trening nóg czy trening pleców, warto też w takie dni na przykład zastosować sobie rotację z podziałem na trzy różne schematy, na przykład nie wiem, dni wysokie, dni średnie, dni niskie, i w te dni, które wymagają od nas najwięcej energii, dać większą podaż kalorii, w dni, które mamy na przykład, nie wiem, takie partie jak klatkę, ręce, barki, dać ciut mniej, i w dni treningowe dać tam jeszcze ciut mniej tych kalorii, tak, żeby to miało tak naprawdę taki no, fajny wpływ, to, i zresztą to ma fajny wpływ, że tak powiem. Okej. Przejdziemy sobie do treningu teraz, bo tutaj w ostatnim czasie to, co ja zaobserwowałem, Przejdziemy sobie teraz do treningu, bo to, co ja ostatnim razem zaobserwowałem w social mediach, ma bardzo duży, że tak powiem, wydźwięk, i rzeczy związane właśnie z treningiem siłowym zaczęły być w wielu przypadkach taką czarną magią, tak, albo fizyką kwantową wręcz bym to ujął. I moim zdaniem uważam, że wiele osób sobie zwyczajnie niepotrzebnie komplikuje te schematy, te metody, i później pojawiają się właśnie rozterki, nie wiem, jakieś niezadowolenie, bo na przykład nasz cel nie jest, nie realizujemy go w takim tempie, jakim byśmy chcieli, i tak dalej. I właśnie tutaj chciałbym na pierwszym miejscu taką uwagę zwrócić na to, czym jest sposób progresji. Moim zdaniem, o czym się wielokrotnie przekonałem na sobie, na swoich klientach, że najprostszym sposobem progresji jest progresja liniowa, i warto sobie na przykład założyć coś takiego, że w perspektywie na przykład, nie wiem, 15 tygodni chcemy przede wszystkim z tym ciężarem progresować, tak? Nie, że zaczynamy od pierwszego tygodnia i jedziemy tam 90% max swoich ciężarów i później walczymy o każde powtórzenia i tak dalej, tylko zostawiajmy sobie ten zapas. Ja wiem, że trenowanie do upadku jest bardzo modne, i teraz każdy, kto nie trenuje do tego upadku, to znaczy, że nie trenuje w ogóle ciężko. Tak naprawdę to termin ciężkiego treningu też jest bardzo mocno taki nadużywany, że tak powiem, i w różny sposób można to odbierać, tak? Bo ciężki trening nie... Ciężkim treningiem... Ciężki trening to nie musi być trening do pożygu, tak? Czy każdy jeden, którym wychodzimy jak zwłoki, bo wykonaliśmy serię do upadku, później zrobiliśmy back offset do upadku i tak dalej. Zwłaszcza to nie ma racji bytu w przypadku osób, które zaczynają dopiero, osób początkujących, niektórych osób też z dłuższym stażem, średnio zaawansowanym i tak dalej. Zresztą nie każdy w ten sposób lubi trenować, ja na przykład nie lubię, nie każdemu to leży, nie każdy ma taką możliwość pod względem nawet regeneracyjnym, żeby układ nerwowy nadążał za tym wszystkim. No i już pomijam, przepraszam, ryzyko kontuzji, ryzyko wypalenia, możliwości pod względem progresji w dłuższej perspektywie czasu i tak dalej. Dlatego moim zdaniem, jeśli chcemy sobie zaplanować jakąś taką progresję na dłuższy okres, a powinniśmy, to warto mieć na uwadze główne ćwiczenia w progresji liniowej. Dokładamy sobie z ciężaru z tygodnia na tydzień o jakąś tam, załóżmy, nie wiem, ilość, daną ilość, tak? Niech to będzie 5-10 kg, w zależności od tego, jakie ćwiczenie uznamy za główne, na którym nam bardzo zależy, żeby w nim progresować, tak? Podam przykład taki tutaj na sobie, mam martwe ciągi sumo w planie. Zaczynałem 7 tygodni temu, robiąc 100, chyba, nie wiem, 60 czy 150 kg w 4 seriach na 6 powtórzeń. Po 7 tygodniach robię 220 w 5 seriach na 6 powtórzeń, tak? Więc ja mam jeszcze dużo zapasu do tego, a nie, że ja bym zrobił na przykład, no nie wiem, przez te 7 tygodni zaczynał od 220 i
po 2 tygodniach już miał blok na 250, tak? I czy tam dokładał 2,5 kg na trening. Tutaj zaraz jeszcze powiem o progresji, o objętości, tak? O tej progresji w objętości. Następną rzeczą to jest właśnie zbyt duża objętość treningowa związana z tymi dokładaniem tego ciężaru, czy też nawet z przeładowaniem pod względem ilości serii, zwłaszcza u osób początkujących, bo osoby początkujące patrzą na te, które już trenują, oglądają takie osoby jak mnie, jak ja i chcą po prostu szybko dotrzeć do tego momentu, czy też osiągnąć jak najlepsze rezultaty. No, nie ten droga. Pamiętajmy, że okej, adaptacja w przypadku osoby, która dopiero zaczyna, będą zachodziły zdecydowanie w szybszym tempie. Natomiast miejmy na uwadze też również to, że w perspektywie dłuższego czasu nie zepnie nam się to. Zwyczajnie. Kolejną rzeczą, kolejnym takim błędem, jaki ja też zauważyłem, to jest zbyt częsta zmiana planów treningowych. No, był taki moment w mojej karierze trenerskiej, że potrafiłem dostać od wielu osób po, nie wiem, 6, 8 tygodniach, 10 maila z prośbą o zmianę planu treningowego, tak? Gdzie tak naprawdę jeszcze dobrze nie wymaksowali tego jednego i już trzeba było zmieniać następny, bo albo nie czują, albo coś tam, albo im się znudził. Przeważnie, tak? W 80% argumentem było znudzenie planem treningowym. To jest właśnie ten błąd, który bardzo wiele osób popełnia, nie dając sobie szansy na zaadaptowanie się do tego planu, na to, żeby organizm też się przyzwyczaił, żeby mięśnie się przyzwyczaiły i zwyczajnie pamiętajmy, że proces budowy sylwetki to jest maraton, a nie sprint, w którym będziemy szybko osiągali jakieś tam rezultaty. Kolejną rzeczą właśnie jest również zły dobór ćwiczeń. I tutaj zapisałem sobie właśnie ćwiczenia izolowane, przewaga nad ćwiczeniami złożonymi. I to jest zwłaszcza w przypadku osób początkujących, osób, które dopiero zaczęły przychodzić na siłownię, ponieważ, no, jak większość z Was obserwuje, w social mediach mamy wiele teraz takich materiałów, w których zastępuje się ćwiczenia izolowane, przepraszam, ćwiczenia wielostawowe, złożone ćwiczeniami izolowanymi, argumentując to właśnie gdzieś tam izolowaniem danej partii, danej grupy, danego obszaru mięśnia i tak dalej. Tak? Pamiętajmy, że nic nie daje takiej odpowiedzi anabolicznej, hormonalnej, jak ćwiczenia wielostawowe tutaj. I również pod względem wydatku energetycznego, nie wiem, chyba rozpiętki na bramie nie będą na tyle efektywne, co na przykład wyciskanie hantlami, tak? Można to jakoś tam porównać pod względem chociażby wydatku energetycznego dla osób, które na przykład zaczynają pod względem nauczenia się poprawności ruchów, stabilizacji całej tej biomechaniki i tak dalej. Tak? Biomechanika to też bardzo popularne słowo, dlatego ja w swoich planach bardzo często zaczynam od ćwiczeń wielostawowych i głównie one opierają się o większość ćwiczeń wielostawowych. Izolowane ćwiczenia są dodatkiem, pamiętajmy o tym, a nie powinniśmy bazować na nich jako na ćwiczeniach głównych. Mam tutaj na myśli głównie wyciągi, ok? Wyciągi, linki i tym podobne rzeczy, bo o ile jeszcze możemy maszyny typu hammer na wolne obciążenie wziąć pod uwagę, że na nich chcę na przykład progresować i niech to będzie maszyna do wyciskania na barki, czy maszyna do wyciskania na klatkę, czy jakieś tam wiosłowanie, w porządku. To jeszcze ma rację bytu. Błędem kolejnym, który też można, albo się popełnia, jest zbyt duża ilość cardio w przypadku, gdy jesteśmy na redukcji lub w ogóle jego brak w okresie masowym. Tak, tutaj w odniesieniu do redukcji. Duża ilość cardio, mała ilość jedzenia równa się załamanie tego, powiedzmy, procesu całego metabolicznego. Duże mnóstwo stresorów dla organizmu, kompletnie nie idzie nam ta redukcja, jest reakcja odwrotna organizmu, kupa, klapa i tak dalej. Znowu w okresie masowym, kiedy tego cardio nie robimy, a nasz tryb pracy czy tryb życia nie wymaga od nas wiele aktywności, zwyczajnie strzelamy sobie w kolano, bo nasz układ sercowo-naczyniowy potrzebuje tego, żeby jakoś funkcjonować, tak, tego cardio, żeby krew lepiej krążyła, żeby transport tlenu był lepszy do komórek i samych takich procesów, że tak powiem, sprzyjających budowie naszej sylwetki i przede wszystkim prozdrowotnych.
A ostatnią właśnie rzeczą jest to dotrenowanie do upadku, o którym już wspomniałem. I tak, jeszcze czy coś w odniesieniu do treningu? Myślę, że nie. Jeśli mi się coś przypomni, tak, czy jeżeli macie na przykład jakieś sugestie, to bardzo zapraszam do zamieszczenia ich w komentarzu. Myślę, że wiele osób, jak też obejrzy, czy też przeczyta komentarze, zawsze coś dla siebie z tego wyniesie. Tutaj suplementację mam zapisaną, z tym, że no, tak jak mówiłem na początku, będzie to taki bardzo pobieżny temat, ponieważ dużo więcej uzależnia się na ten moment, do czego zaraz przejdziemy, od środków dopingujących, aniżeli od suplementów. Ale jeśli chodzi o suplementację, to na przykład tutaj takim może błędem w zasadzie, czy złym nawykiem jest przesadzanie ze stymulantami, zwłaszcza z przedtreningówkami. Wiele osób ma wyobrażenie takich trochę o tym, że nie wiem, jakby mieli się poczuć jak bogowie, jak po narkotykach, czy po dopalaczach, czy coś takiego. Wiele osób w ogóle jada taki stan, nie biorąc pod uwagę tego, że następuje później przestymulowanie, tak, neuroprzekaźników, zaburzenie ich pracy, funkcjonowania, a później nas samych, samopoczucia i tak dalej. Za to w drugą stronę jest też zaniedbanie na przykład osób suplementów takich prozdrowotnych typu omega-3, jakiś tam magnez, witaminy, minerały, w momencie kiedy nasza dieta na przykład jest bardzo jałowa, tak, bo nie lubimy gotować, czy jakoś tam wymyślnie, czy używać wielu produktów i skracamy sobie, znaczy eliminujemy tą możliwość dostarczenia dla organizmu większej ilości mikro, makroelementów oraz witamin i minerałów, tak? Więc tutaj właśnie chociażby omega-3, magnez, co tam jeszcze patrzę, właśnie jakieś kreatyna przede wszystkim, chociaż kreatyna na ten moment jest już na tyle powszechnie stosowana, mimo że droga, że to nie jest, powiedzmy, że nikt jej nie pomija, tak? Ale pod względem prozdrowotnym bardzo często jest tak, że wiele osób nie rozpatruje tego, tak? Czy też żałuje na to pieniędzy, na te suplementy takie podstawowe, a znowu jest w stanie wydać na przetreningówkę na przykład 200 czy 150 zł po to, żeby poczuć przez półtora godziny jakiś tam, powiedzmy, odjazd na treningu, nie? Okej. I rzecz, która zawsze wszystkich najbardziej interesuje, czyli środki dopingujące. Zacznijmy sobie może od tego, że to, co dzieje się ostatnio w internetach, na forach i tak dalej, jest naprawdę niepokojące według mnie, ponieważ środki dopingujące przestały być takim tematem tabu, bardzo o nich się mówi teraz otwarcie, głośno i tak dalej, więc ma to też również wydźwięk już jakby w taki praktyczny. I to, co ja widzę właśnie najczęściej na forach i grupach, to są pytania typu, co możemy dać na to, tamto i na tamto. Czyli takie uzależnianie swojego progresu od środka. Często te osoby kompletnie nic więcej o sobie nie napiszą, jak wygląda dieta, jak trenują, jak żyją. Dosłownie z żadnych informacji, tylko jest suchy przykład i pytanie tego, co na masę, co na redukcję, czy to będzie lepsze, czy tamto będzie gorsze i tak dalej. I to jest taka, moim zdaniem, idzie to w złą stronę, tak? Czy też poszło w złą stronę. Zaraz za tym jest oczywiście przesadzanie z dużymi dawkami. Ja nie chcę wyjść na takiego mega prozdrowotnego, chociaż dzisiaj może troszeczkę wyszedłem tam w jednym temacie. Natomiast spotkałem się w swojej karierze trenerskiej z osobami, które po wysłaniu mi ankiety takiej wstępnej i w rubryce właśnie środki dopingujące, dawki rozpisanych, czy też samemu, czy przez kogoś innego, środków naprawdę wołały o pomstę do nieba i często było tak, że o 1/3 chociaż tym osobom te dawki trzeba było obciąć, bo była to niewymierna ilość do tego, jak wyglądały, ile ważyły, jak trenowały, jak jadły i tak dalej. Pomijam już kwestię jakości środków, bo nigdy nie pytam o to, kto jaki firm używa od razu, ale no samo przez się, że ilość, nie wiem, chociażby iniekcji wtłoczonego oleju i tak dalej, bywała naprawdę bardzo duża w porównaniu do tego, jaka to była osoba, tak? Następną rzeczą razem z za dużymi dawkami to jest ilość środków, tak? I tutaj może na dzień dzisiejszy aż tak bardzo się nie przesadza, ale były właśnie jakieś tam, nie wiem, lata, które naprawdę
szczyciły się wręcz tym, że ludzie walili po kilka, no, po kilka, kilka środków, mam tu na myśli 5, 6, 7, tak? Oczywiście ja nie chcę być święty, bo w okresie prepa to również wygląda bardzo podobnie u mnie i u wielu innych zawodników, ale cały czas rozmawiamy tutaj o osobach takich, powiedzmy, początkujących, średnio zaawansowanych, którym takie ilości dawek czy środków zwyczajnie nie są potrzebne, tak? Które więcej wyrządzają szkód, powodują skutków ubocznych niż profitu i dają benefitów z tego, tak? Następną rzeczą to jest zły dobór tych środków, czyli na przykład, nie wiem, tutaj w przypadku budowania masy mięśniowej ktoś sobie na przykład, nie wiem, stosuje Masteron, jakby on był jakiś tam, nie wiem, super mega anaboliczny, albo nadużywanie chociażby orali w przypadku cyklów też i okresach budowy masy mięśniowej, które obciążają nasz żołądek, nasz układ trawienny, zmniejszają apetyt, mimo że czasami poprawiają performance treningowy, to samopoczucie jest gorsze i skutki uboczne również są odczuwalne. Także to też uważam za błąd. Taką niepotrzebną zmianą też, znaczy niepotrzebną rzeczą, którą się zauważa, to jest zmiany w przypadku, kiedy na przykład przechodzimy z okresu masy do minikata, tak? To zaraz jest, nie wiem, załóżmy mieliśmy 15 tygodni czy 20 budowy masy mięśniowej i lecimy z minikatem, na przykład, nie wiem, 4-6-tygodniowym i jest zmiana od razu w ogóle z tych środków takich, powiedzmy, mokrych, tak, długich estrów na krótkie, propy, treny, mastery, wina, tleny i tak dalej, no nie, zupełnie to nie ma, znaczy nie ma potrzeby wprowadzenia takich zabiegów tutaj, jakby i no, nie widzę sensu. A niestosowanie inhibitorów. O, to jest bardzo fajny temat, ponieważ ostatnio też miałem rozmowę jedną z osób na temat tego, jak kontrolować estradiol za pomocą DHT w porównaniu do tabletki. Moim zdaniem DHT nie będzie miało aż takiego dużego potencjału jak inhibitor, żeby ten estradiol kontrolować, tak? No chyba, że nie wiem, walimy 500 testa i gram mastera, no to wtedy może ok, no nie? Ale tutaj no, niestosowanie inhibitorów, bo estradiol trzeba trzymać na masie dwa razy ponad normę, najlepiej to trzy, moim zdaniem jest głupotą, tak? I bo to też wspominałem o tym, w którymś swoim materiale, już nie pamiętam, w którym, że długotrwałe utrzymywanie estradiolu 2-3 razy ponad normę, czy też długie, raz, że doprowadza do ginekomastii, skutki uboczne typu, nie wiem, przytłuszczająca się skóra, cera, no, syfy, no, okej, stawy są lepiej nasmarowane, powiedzmy, jak to wiele osób twierdzi, ale czy warto, nie wiem, chociażby dawać ilości DHT, dokładać sobie oleju, czy może lepiej warto dobrać sobie dawkę inhibitora, który będzie nam kontrolował ten estradiol w normie, tak? Sterydy oralne, to co wspominałem, na szczęście na dzisiejsze czasy już coraz mniej tych orali, zwłaszcza w okresie masy mięśniowej, budowania masy mięśniowej się stosuje i one już tak, powiedzmy, nie są, nie wiodą takiego prymu, tak? Przynajmniej nie w kulturystyce, bo w trójboju to domyślam się, że tak, czy też właśnie w jakichś tam dźwiganiach ciężarów. U nas się to już tak odeszło od tego. I jeszcze kwestia na przykład z mojego zdania o peptydach, tutaj sobie zapisałem. Często się mnie też ludzie pytają, jakie mam zdanie na ten temat. Mam takie, że niektóre się przydają, sprawdzają, niektóre są niepotrzebne albo też nie widać po nich jakichś tam mega rezultatów i summa summarum lepiej jest na przykład, nie wiem, dołożyć jakiś anabolik niż bawić się z tymi peptydami, tak? Ja rozumiem, że to też jest na przykład, nie wiem, obawa czy też chęć bycia właśnie zdrowym, nie aż tak bardzo ingerowania w hormony jak w przypadku sterydów, ale no, w zależności od tego, kto jaki ma cel, kto jak bardzo jest przekonany, no to tutaj tak uważam 50 na 50 i to też nie wszystkie, powiedzmy, te sarmy, tak? Czy też sarmy, peptydy i tym podobne rzeczy. Moim zdaniem to, co warto, to na pewno GH, RP6, CJC, fragment, MK,
GW, BPC, TB500, z innych tam rzeczy typu S4, SR, które ostatnio stosowałem. Na dzień dzisiejszy jakoś tam mega się pozytywnie nie mogę wypowiedzieć, ponieważ nie uważam, że dało mi to tam jakoś turbo, ale to akurat jest mój przypadek i rozpatruję to w swoim kontekście, tak? Także tak bym widział te błędy przede wszystkim i gdybym miał to podsumować, to warto jest sobie założyć właśnie, tak jak na początku wspomniałem, jakiś plan na okres czasu, w którym chcemy go osiągnąć, tak, żebyśmy się nie przestrzelili i tak ślepo, powiedzmy, nie wiem, jak te owce węgle, nie dążyli do nie wiadomo czego. Ustalić ten plan działania mniej więcej sobie, na przykład, nie wiem, 15 tygodni, tak, rozpisać je nawet w Excelu, tam wiersz po wierszu, z podziałem tydzień na tydzień i jest, na przykład, nie wiem, makro, dni treningowe, makro, dni nietreningowe, SAA, suplementacja, czy to nawet pomijając suplementację, ilość kardio, ilość treningów, tak, i nie wiem, schemat takich 15 tygodni, załóżmy sobie, stworzyć i przede wszystkim to, żeby obserwować nasz organizm i zmiany. Jeśli te zmiany są, jesteśmy z nich zadowoleni, to nie przyspieszajmy niepotrzebnie tego procesu, albo no nie, że nie zwalniać to nie można, ale niepotrzebnie go nie przyspieszajmy, tak? Mam tutaj na myśli, ok, jeśli załóżmy przez 2 tygodnie waga nam schodzi i sylwetka się poprawia na podaży kalorii X, no to nie odejmujmy, nie przyspieszajmy, tak? Tylko do momentu, aż nam się to, powiedzmy, zatrzyma, jeżeli nas nie goni żaden termin, powiedzmy, nie wiem, zawodów, tak? Jeżeli nie jesteśmy zawodnikami w tym przypadku. No i przede wszystkim konsekwencja, tak? Konsekwencja w realizowaniu założeń żywieniowych, w planie treningowym. Nie wymyślajmy, nie kierujmy się impulsem, albo dzisiaj sobie wymyślę, że nie wiem, dodam na przykład fragment w 12 tygodniu redukcji, czy tam tlena w 12 tygodniu redukcji, czy w ogóle jakieś inne tego typu rzeczy. Po prostu dla osób, które są początkujące, które nie mają takiego na ten moment założenia bycia zawodnikiem, nie goni ich termin zawodów, nie ma sensu aż tak w niektórych przypadkach wybiegać do przodu, kombinować, wydziwiać i zmieniać za każdym razem, za każdym tygodniem coś o, nie wiem, 180 stopni, bo zwyczajnie nie nauczycie się też na swoim organizmie, jak to funkcjonuje, nie będziecie w stanie zaobserwować tych zmian, tak? Wyciągnąć wniosków na sam koniec po to, żeby na przyszłość mieć to doświadczenie, tak? No, ja ze swojego doświadczenia na tym, co robiłem, ze doświadczenia z trenerów, z którymi współpracowałem, wyciągnąłem bardzo dużo i nie da się nauczyć tego z żadnych książek i tak dalej. Jakby tutaj teoria, badania naukowe, to, co się mówi o tym, tak, jakby o tym wszystkim, jak to funkcjonuje, dlaczego, to jest jedno, natomiast w praktyce może być ciut inaczej, a przeważnie jest, tak? Dlatego warto mieć też przede wszystkim swoje doświadczenie, swoje spostrzeżenia, swoje metody pracy, nie wiem, czy z sobą, czy z klientami, i być przede wszystkim cierpliwym i spokojnym, i wytrwałym, i sumiennym. Także ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie komentarz. Jeśli chcielibyście coś dodać od siebie, to również bardzo zachęcam. Oczywiście, jeśli się też podobało, to łapkę w górę. Zapraszam również do udostępniania, do śledzenia kanału na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Do następnego razu.